korzystając z cudownej pogody w tą niedzielę, wybieramy się dzisiaj na Chańczę, tylko że to w województwie świętokrzyskim. Zaraz tu Wam dam znacznik pod spodem, gdzie ona się znajduje. I co, ruszamy. Szymonka przesadziliśmy z przodu, bo niestety z Zuzią mają dzisiaj konflikt. My będziemy sobie tutaj siedzieć, tak? Zuziu, pomachaj nam. Pa, pa. A raczej cześć! Cześć! Jesteśmy w lesie. Ale trze. Tata kupił drogę. Kupił tata drogę? Nie zgubiłem drogi. A zgubił tata drogę? Tato, czy ty zgubiłeś drogę? Nie, już nie. Widać jakieś płoty. My tam chyba nie jedziemy, tylko odbijamy w stronę wody. Chyba tak. Jest i droga. Może tutaj? Houston, mamy problem. Nie kop. Nie kop, trzeba coś podstawić. Jakieś gałęzie podstawimy, bo się zakopiesz tak na... To nie kop, Kamil, bo zakopujesz się... Kamil, już jesteś w połowie koła, nie kop. Także nasz skład na pewno nie jest składem offroadowym. Na szczęście ktoś po drugiej stronie jeździ offroadem. Wymachaliśmy SOS. Może tu przyjadą, a jak nie, no to będzie trzeba z buta lecieć po kogoś, kto ma traktor. Trzymajcie kciuki. Po godzinie sytuacja ma się tak, że w sumie to się nic nie zmieniło, oprócz tego, że zakopaliśmy się jeszcze bardziej. Zaraz Wam to pokażę. Uwaga! Dziursko. Przyjechaliśmy tutaj, żeby się trochę odpocząć po tym siedzeniu w domciu. I mamy ze sobą taki sprzęt, oto. Nie, nie szukamy skarbów, tylko szukamy kluczy. Tak jest, szukamy kluczy od domu, które tutaj zgubiliśmy. A w międzyczasie może ktoś przyjedzie nas uratować. Zobaczymy. Tadam, mamy śledzia od namiotu. Zrobiło się cieplutko, a my jak staliśmy, tak stoimy. W sumie to chyba jeszcze głębiej się zakopaliśmy. Niestety ci, którzy jeździli offroadem, nie przyjechali z odsieczą. Minęli nas lasem i pojechali dalej. Ale na szczęście tutaj z tej działki, z tego domku letniskowego podjechał właściciel. Bardzo miły pan i zadzwonił po kogoś tutaj z okolicy, kto ma traktor. Dlatego czekamy na ratunek traktorem. No, samochodem to 4x4 to jest inna jazda, to zupełnie inna. Robimy podejście numer 2 w poszukiwaniu miejsca, żeby sobie gdzieś zrobić ognisko, postać. Bez gimbala, trochę trzęsie. Ale nie było czasu na montowanie tego. Jeszcze nie jestem z tym gimbalem obeznana i mi to schodzi, żeby to zamontować, włączyć, ustawić. A nam się piękny dzień kończy. Trzeba znaleźć jakąś miejscówkę. No dobra, to jest teren prywatny i tu jest zakaz wstępu. Tak? No tak, no tak pisze, że to jest teren prywatny. To sobie idziemy dalej. Tutaj też jest tabliczka teren prywatny. Pan już tutaj zrobił porządek. Tam jest ten pan i ten pan już widział, że chcemy wjechać i on tutaj naciągał gałęzi. Tam stoi się, patrzy. Nie wiem, czy go widzicie. Nie wiem, tam w oddali stoi się, patrzy. Idziemy dalej. Nie będziemy się z koniem bić. O, a nam chodzi dokładnie dostać się tutaj, do tej polany. Ta polana jest zaznaczona w aplikacji Camp4Night, o tak. Nie, tak, tak, Camp4Night. Tutaj mamy drogę. No, powiem wam, że ciężko tu trafić. Ciężko tu trafić i nie wiem, czy damy radę tu wjechać. Dajemy sobie spokój. Jedziemy w inne miejsce. Nie będziemy się z chłopem kłócić o to, czy można przejechać, czy nie. Postanowiliśmy zwiedzić Tamę, bo już się robi późno. Która jest godzina? 14. A, dobrze nam ten zegarek chodzi. Poprawiłem to, no. No, więc zostało nam 4 godziny, tak żeby na spokojnie wrócić do domku. To jedziemy na Tamę, zobaczymy jak to wygląda z punktu widzenia Tamy. Pochodzimy sobie tam po laskach, z lewej, z prawej. Ogniska nie będzie, ale znaleźliśmy inne atrakcje. Czapkę. Chodź, Zula. Kaptur założysz? Tak. Moje dorosłe wejdziecie, ale patrzcie, mamy pierwszego gościa. Znaleźliśmy go na Tamie. Cześć, witam serdecznie. Tu jest pod spodem 3 palniki normalne. Zuzuleczka. Oj, Zucho! Nasza Zucha się wywaliła. No ale jest swobodniej, naprawdę. Ja tutaj się nie czuję wcale jakiś osaczony tym, że jest mało przestrzeni. Jest, wysokość jest. Tam, wydaje mi się, że jak mieliśmy do czynienia z przyczepą, to i tu zauważyliśmy, to przede wszystkim wysokość robi dużą różnicę. Przestrzeń w środku. Mega. Tak trzeba żyć. Szczepan tutaj odjeżdża. super bryką się z nami żegna. Jedna, druga. I właśnie dla takich chwil i takich ludzi nagrywamy tego vloga. Było super. Szczepan, dzięki za odwiedziny i pozdrawiamy. A teraz idziemy na spacer. Tak jest. Tam gdzieś się zakopaliśmy za tą wysepką. Dobrze, że przyjechał traktor i nas wyciągnął. Ale akurat równo z traktorem przez chwilę po przyjechał kolega, który się zgłosił jako ochotnik z tych wyjazdów świętokrzyskich. Tak. Terenowe wyjazdy świętokrzyskie. Też bardzo dziękujemy chłopakom. W razie czego jak będzie ciągnik, to oni by nam pomagali. Aczkolwiek przyjechali z łódki witarą, fajną, ale ciągnik jednak miał problemy z wyszarpnięciem z tego pierwszego dołka. Więc z tą witarą to by nam zeszło troszeczkę dłużej, ale też byśmy dali radę. Na pewno. Patrzcie, ile kaczek. Muszą być ryby, skoro jest tyle wędkarzy. Są ryby, i nie jest zarybiany dodatkowo. No nie jest zarybiany. Były tam zarybiane sprzed iluś tam lat. Ale już jest niewiele ryb. Jutro mój tata przyjeżdża tu na sandacza. O proszę. Także damy znać, czy coś złapał, czy nie. Czy są ryby, czy nie ma ryb. A w przyszłym roku myszy już przyjedziemy razem tu na ryby, nie? I na przyszły rok już synu wykupujemy kartę na cały rok, a nie tak jak w tym roku na pojedyncze dni. Nie dramatyzuj, nie narzekaj. Chory byłeś, teraz nie możesz łowić, bo odporność ci może spadła albo coś, tak, to już do końca roku wytrzymasz. Oczywiście, że wytrzymam do końca roku. Powiedz jeszcze nam, jak się czujesz. Bardzo dobrze się czuję już. Aczkolwiek małżonka zauważyła, że zmienił mi się głos. Tak, troszkę mu się zmienił głos, jest taki bardziej ochrypnięty, ale te drugie testy nam wyszły negatywnie, dlatego nie musicie się bać. Od nas już nic nie złapiecie. A tym bardziej przez internet. Łapie słonko. Witamin HD. Ale ładnie. Jak tutaj jest fajna atmosfera. Ludzie przyjeżdżają na kocykach. Tak, przede wszystkim. Kaczki w wody. Wodę. Tymi fiacikami przyjechali. Tam były dwa duże fiaty, dwa małe fiaty. Polonez. Rejestracja była RMI, czyli podejrzewam, że to tak. R to jest, będzie rzeszowskie, a MI to może być, że to jest Mielec. No, chłopaki mówili, że zboczyli z drogi, żeby tutaj na tą tamę zajechać. Bo pewnie wracali już. Ale na mieliśmy tylko chwilkę tak naprawdę na rozmowę, więc nie było czasu się dopytać co, gdzie i jak. Natomiast Szczepan super pozytywnie zakręcony. Pozdrawiamy. Jeszcze raz w tym filmie. Powiedz, czy na pewno jesteście z Mielca, czy to są nasze domysły tylko. Tak jest. Daj znać w komentarzu, gdzie, po co, jak i dlaczego tu się znaleźliście. Gdzie ta żona mi uciekła? Co ty tam porabiasz? A, zaraz ci pokażę. Mam taką naklejkę. Jest to nasza naklejka, prywatna, indywidualna, z naszymi imionami. Idziemy ją przykleić z tyłu na kampera, bo myślę, że dzisiaj przeszedł test i jest pełnoprawnym członkiem naszego teamu. A to nakleisz sama, czy mam iść z tobą? Możesz iść ze mną. Już przetarłam. Uwaga, uwaga, uwaga. A to gdzie to? Miejsce wypatrzone? Tutaj będzie nasze miejsce. Oficjalnie. No i superowo. Polecimy. Bajo! Do zobaczenia. Do zobaczenia, hej!